Na PiS w tych wyborach zagłosowało 7 milionów 600 tysięcy osób. To 1 milion więcej niż na Platformę oraz prawie 2 miliony więcej niż 8 lat temu, kiedy zaczynaliśmy rządy. Czyli dużo więcej osób zaufało nam po bardzo potężnych kryzysach, z którymi mieliśmy do czynienia. Wygraliśmy te wybory, ale mam świadomość, jak trudno będzie zbudować w tej chwili większość. Uważamy jednak, że nasi wyborcy mają prawo oczekiwać, że podejmiemy taką próbę. Chcemy pokazać, że patrzymy w przyszłość. Prezes PiS powinien spać na przemówieniu premiera, tak czy nie? Panie redaktorze, nie sprowokuje mnie pan takim... Ale proste pytanie, poproszę o prostą odpowiedź. Panie redaktorze, jeszcze raz mówię. To są, myślę, że są ważniejsze rzeczy niż takie pułapki, które pan tutaj próbuje. Niż sen prezesa? Poprzedników o 7,5 punkta procentowego. 7,5 punkta procentowego i to pomimo zagarnięcia OFE 155 miliardów i pomimo wyprzedaży... Więc... Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu! Otóż...